Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Jarosław Lipszyc, jestem prezesem Fundacji Nowoczesna Polska i przewodniczącym prezydium Koalicji Otwartej Edukacji, koalicji organizacji, które walczą o otwarty dostęp do wiedzy. Stowarzyszenie Wikimedia jest, jak wiadomo, jednym z członków założycieli Koalicji Otwartej Edukacji. Ja strasznie się cieszę, że mówię po Edwinie, dlatego że Edwin na pewnym poziomie meta pokazał logikę pewnych procesów, a ja dzisiaj chciałem mówić o zaangażowaniu politycznym w jednej konkretnej przestrzeni, która wydaje mi się dla przyszłości Wikipedii absolutnie kluczowa, i mówię o przestrzeni prawa autorskiego. I chciałem zaproponować coś, co wydaje mi się pozytywnym ryzykownym, to znaczy chciałem zaproponować, żebyśmy przez najbliższe pół godziny wspólnie poczytali sobie kilka dokumentów, a następnie w toku dyskusji zastanowili się, co dalej możemy, powinniśmy, czy chcielibyśmy, bo być może nie chcielibyśmy, czy chcielibyśmy w związku z tym zrobić. Prawo autorskie jest, wydaje mi się, jedną z najbardziej interesujących kwestii, które obecnie się dzieją, dlatego że prawo autorskie dotyka istoty tego, czym jest społeczeństwo informacyjne, to znaczy komunikacji między ludźmi. I Wikipedia w dosyć szczególny sposób zależy od prawa autorskiego. Z jednej strony Wikipedia jest ufundowana na systemie praw autorskich, tak? To znaczy jest publikowana na wolnej licencji. Wolna licencja działa dzięki temu, że mamy prawo autorskie, i prawo autorskie w tym sensie jest gwarantem tego, że trwałość tej pracy, która została włożona w tworzenie Wikipedii, będzie zachowana, tak? Bo z drugiej strony, to jest niezmiernie ciekawe, Wikipedia zdaje się jest jedyną społecznością w Polsce, społeczność wikipedystów, jest jedyną społecznością w Polsce, która przestrzega prawa autorskiego. I to jest bardzo unikalna sytuacja. Jak tutaj siedzi te 100 osób, podejrzewam, że każdy z was posiada wiedzę na temat prawa autorskiego znacznie, znacznie głębszą niż przeciętny obywatel, a podejrzewam, że znacznie głębszą niż wiele osób, które na co dzień pracuje z prawem autorskim. Dlatego że wy doskonale wiecie, co to znaczy cytować, jakie są granice cytatu, co to jest wolna licencja, co można, czego nie można, czego należy się wystrzegać. I to nie w jednym systemie prawnym, tylko w dwóch. To znaczy, wiecie, jak wygląda polskie, i wiecie także, jak wygląda amerykańskie prawo autorskie, gdyż, jak wiadomo, serwery Wikimedia są położone w miejscowości Tampa na Florydzie, jeszcze w paru innych miejscach, ale obowiązuje nas prawo obowiązujące na Florydzie. I w związku z tym to prawo autorskie jest na co dzień w różnych procesach redakcyjnych Wikipedii obecnie. Jesteśmy w trakcie bardzo gorącej i bardzo zintensyfikowanej debaty na temat przyszłości prawa autorskiego. System prawa autorskiego, jak wiemy, nie działa. Nie działa, jest nieefektywny, jest nieskuteczny. Ogranicza swobody twórcze z jednej strony, nie daje pieniędzy artystom z drugiej strony, i w szczególności w ciągu ostatniego roku pojawiło się bardzo wiele różnych interesujących inicjatyw, które próbują nakreślić taką siatkę celów, które trzeba osiągnąć, i pomysłów, jak do tych celów dojść. I jednym z takich bardzo przejmujących wydarzeń był moment, kiedy 4 listopada 2010 roku Lorenz Lessig, znany wszystkim, tak? Kto nie wie, kim jest Lorenz Lessig? 5 osób, okej. Okay. Zajrzyjcie sobie do Wikipedii oczywiście, prawda? Lorenz Lessig, człowiek, który założył Creative Commons. Creative Commons, amerykańska organizacja, która stworzyła licencję, w tym licencję Creative Commons do autorstwa na tych samych warunkach, która to licencja jest wpisana na dole każdej strony na Wikipedii, tak? Lorenz Lessig, przez lata wróg publiczny przemysłu fonograficznego numer 1, pojechał do World Intellectual Property Organization, żeby opowiedzieć im o tym, jaka jest przyszłość
prawa autorskiego. Nie tylko pojechał, był keynote speakerem, tak? Specjalnym gościem, najważniejszą osobą na konferencji. I wśród różnych rzeczy, które powiedział, było tak. In addition to the voluntary system, we're going to need changes in law, and this is where there's a longer term change that's required. And in my view, once again, WIPO has to lead this longer term change. And I want to very strongly endorse the suggestion that's been made by the Director General that in the context of this longer term inquiry, WIPO needs to support something like a blue sky commission, a group that has the freedom to think about what architecture for copyright makes sense in the digital age, free from the current implementation of copyright, which we inherited from the analog stage of culture. Now, my own view is that this conclusion of this commission would have certain recommendations for elements to any copyright system. Number one, that the system be simple. If copyright is going to regulate 15-year-olds, it must be something that 15-year-olds can understand. Right now, they don't. Indeed, no one understands the full reach or complexity of copyright law. I've been studying it intensely for 15 years, and still I make fundamental and obvious mistakes. It needs to be remade to make it simple, and it can be remade to be made simple if that were an objective of the reform. Number two, it needs to be efficient. Copyright is a property system, but it is also the most inefficient property system known to man. The simplest idea of a property system, to know who owns what. Under the current system, we can't know who owns what, because the system has been architected to give up the infrastructure necessary to know who owns what. And the only remedy to address this problem is to go forward to a modern version of formalities, not at the moment of creation, but at least to maintain the rights under copyright. And in this respect, I'm happy to acknowledge that the RIAA and I agree about the importance of formalities in a digital architecture for copyright in the 21st century. They have expressly endorsed the idea of considering formalities as a way to deal with the efficiency of copyright, and I think that suggestion is absolutely right. Number three, the law has to be targeted. It needs to regulate selectively. So if we think about the difference between taking whole copies of another person's work and remixing that work, and the difference between the professional and the amateur, I apologize, I'm an academic, I can't help but think in matrices like this. We have a matrix like this, and copyright now presumes to regulate all of these spaces. But that presumption makes no sense. Copyright, of course, needs to regulate effectively and efficiently to stop professionals from pirating copies of other people's copyrighted work. That needs to be regulated as the core area of copyright's regulation. But just as obviously, amateurs remixing other people's work should be free of copyright's regulation. Not fair use, but free use. There should be a presumption that such use is outside of the reach of copyright, and that presumption should guide and encourage this amateur building upon our cultural past. And then in the middle, there are cases that are more mixed and more complicated, where the law needs to carefully figure out how to assure that the incentives are protected while the freedoms are assured. But the point about this model is to see that the objective needs to be to deregulate a significant space of culture relative to the current architecture of copyright and to focus regulation where it can do some good. Number four, the law must be effective. It must actually work in the sense of it getting artists paid. And as any artist will tell you, the current system of copyright doesn't actually do that well. And finally, number five, it needs to be realistic about the capacity of law to regulate human behavior. You think about the problem of peer-to-peer file sharing internationally, what people refer to as, quote, piracy. We're just after a decade into this war, a war which has totally failed if the objective has been to eliminate copyright, quote, piracy. Now, I know the response of some to a totally failed war, maybe some from my part of the world, is to continue to wage an ever more effective war against the enemy, to up the stakes, to
punish more vigorously to win the war. My suggestion is we adopt the opposite response, that we find a way to sue for peace here and adopt... Okej, więc Lawrence Lessig jedzie do World Intellectual Property Organization i zgłasza tam straszliwe herezje, tak? Mówi, że należy, że system należy maksymalnie uprościć, żeby każdy mógł go zrozumieć. Mówi, że należy wprowadzić rejestrację utworów jako warunek ochrony prawem autorskim. To jest wywrócenie dzisiejszego systemu do góry nogami. Mówi, że należy kompletnie zalegalizować niekomercyjny remix, tak? Niekomercyjne wykorzystanie cudzych utworów powinno być poza zakresem zainteresowania prawa autorskiego. Z punktu widzenia dotychczasowej polityki World Intellectual Property Organization, czy dotychczasowej logiki zmian w prawie autorskim, które było coraz bardziej restrykcyjne, obejmowało coraz większe obszary, kurczył się dozwolony użytek, okresy obowiązywania praw były coraz dłuższe, to jest całkowita herezja. Ale on także mówi tam, że to jest jedyny warunek, że tylko system, który zostanie przystosowany do rzeczywistych potrzeb społecznych, tak, XXI wieku, społeczeństwa informacyjnego, tylko taki system daje szansę na pokój. I co gorsza, mówi to w sposób jeszcze mocniejszy. Because as I listen to this debate among lawyers, at least those of us in the United States who engage in this debate, lawyers who insist that nothing has changed, the same rules apply, it's the pirates who are the deviants, they might be right about that, but it's the pirates who are the deviants, I begin to believe that it is we who are insane here. The existing system of copyright could never work in the digital architecture of the internet. Either it will force people to stop creating or it will force a revolution. And both options, in my view, are not acceptable. We especially... Więc mówi tak, jeżeli będziemy iść dalej z dzisiejszym systemem prawa autorskiego, albo doprowadzimy do sytuacji, w której nic nowego nie może powstać, albo wywołamy rewolucję. I teraz mówienie o rewolucji z powodu prawa autorskiego wydaje się trochę abstrakcyjne. Jedna z partii politycznych dopiero co puszczała takie reklamówki podczas poprzednich wyborów samorządowych, w których różne osoby mówiły, tak, że próbowała się prezentować, że oni są blisko ludzi, prawdziwych ludzkich problemów. Ludzie mówili na ekranie, że bardzo jestem zainteresowany umową z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. I tam między innymi wśród tych wypowiedzi było: naprawdę interesują mnie zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ironiczne, że niby to nikogo nie interesuje. I na szczęście nie mają racji. Dlatego, że jeżeli na przykład spojrzymy na protesty w Hiszpanii, które zaczęły się 15 maja 2011 roku. Jednym z głównych, nie jedynym oczywiście, jednym z głównych powodów, które doprowadziły do tego, że ludzie w Hiszpanii wyszli na ulicę, były próby wprowadzenia dodatkowych restrykcji w ściganiu za naruszenia praw autorskich. I interesującym jest przeczytanie dokumentu, który powstał odrobinę wcześniej. Powstał w grudniu 2009 roku, kiedy te zmiany w prawie były po raz pierwszy projektowane i grupa intelektualistów, aktywistów napisała manifest w obronie praw podstawowych w internecie. Napisali tam, między innymi to są wybrane fragmenty, ja również większość tego, co przeczytacie, tłumaczyłem samodzielnie, więc bardzo proszę z wyrozumiałością do moich talentów translatorskich. Prawo autorskie nie może być stawiane pod podstawowymi prawami obywatelskimi. Prawem do prywatności, bezpieczeństwa, domniemania niewinności, uczciwego procesu przed niezależnym sądem i wolności słowa. Proponowane prawa zagrażają twórczości, rozwojowi kultury. Internet i nowe technologie zdemokratyzowały tworzenie i publikację wszystkich typów twórczości, które nie są już zależne od starego, niedużego przemysłu, ale opierają się na wielu różnorodnych źródłach. Autorzy, jak wszyscy robotnicy, mają prawo do życia dzięki swoim kreatywnym ideom, modelom biznesowym działalności związanej z twórczością. Taka rozbiegówka, tak, słuszna, ponieważ dalej jest: próby zachowania przy życiu przestałożałego przez zmysł, przez zmianę prawa nie są ani uczciwe, ani realistyczne.
Jeśli ich modele biznesowe polegały na kontrolowaniu, kopiowaniu twórczości, nie jest to już możliwe w czasach internetu, to znaczy, że muszą szukać nowych modeli biznesowych. Internet powinien być wolny i nie podlegać wpływom grup pragnących zachowania przestarzałych modeli biznesowych i powstrzymania swobodnego przepływu ludzkiej wiedzy. To są słowa pisane przez rewolucjonistów, tak? Którzy chwilę później protestowali przeciwko tym zmianom w prawie na ulicach. Zapamiętajmy sobie te słowa, bo jeszcze je usłyszymy z ust zupełnie nieoczekiwanych. Oczywiście można by sądzić, że są to słowa wypowiadane przez jakieś skrajne, ekstremistyczne grupki. Nie, te słowa są wyważone. Posłuchajmy tego, co mają do powiedzenia naprawdę ekstremistyczni ekstremiści. Słyszeliście o Anonymous? To jest... A letter from Anonymous. Our message, intentions, and potential targets. Hello world, we are Anonymous. While you do or do not know about us is irrelevant. We have decided to write to you, the media, and all citizens of the free world to inform you of our intentions, potential targets, and our ongoing, active campaign for the freedom of information exchange, freedom of expression, and free use of the internet. Okej, okay. Nie będziemy teraz słuchać całości po angielsku, przeczytajmy sobie wybrane fragmenty po polsku. Hello world, jesteśmy Anonymous. Nie ma żadnego znaczenia, co o nas wiesz lub czego nie wiesz. Zdecydowaliśmy napisać się do ciebie, mediów i wszystkich obywateli wolnego świata, aby poinformować o naszych zamiarach, potencjalnych celach i naszej nieustającej, aktywnej kampanii o wolność wymiany informacji, wolność słowa i wolność internetu. Popieramy swobodny przepływ informacji. Anonymous aktywnie walczy o ten cel wszędzie, na wszelkie sposoby. Domagamy się wolności wypowiedzi dla internetu, dziennikarzy, dla obywateli świata. Choć zdajemy sobie sprawę, że możesz się z tym nie zgadzać, to uważamy, że Anonymous walczy także o ciebie, żeby twój głos nie mógł być uciszony. Ostatnie doniesienia o naszej kampanii były w najlepszym przypadku źle poinformowane. Nie jesteśmy organizacją terrorystyczną, jak twierdzą to rządy, demagodzy i media. Anonymous jest spontanicznym kolektywem ludzi, którzy mają wspólny cel ochrony swobodnego przepływu informacji w internecie. W naszych szeregach są ludzie reprezentujący wszystkie kontynenty i wszystkie kierunki polityczne. Możemy... Możemy być kimkolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek. Jeśli jesteś w miejscu publicznym, w tej chwili spójrz przez ramię. Każda osoba, na którą spojrzysz, może być Anonymous. Nie martw się, ty również masz wszelkie kwalifikacje, by stanąć wśród tych, którzy walczą o wolny dostęp do informacji i przejrzystość życia publicznego. W związku z powyższym, Anonymous nie zawsze jest tą samą grupą osób. Anonymous jest żywą ideą. Anonymous jest ideą, którą można edytować, aktualizować, zmieniać w każdej chwili. Jesteśmy żywą świadomością. To jest tekst, który przeczytałem dłuższy kawałek, także dlatego, że on mi się strasznie podoba literacko. To znaczy wizja kolektywu społecznego, który nie jest żadną osobą, tylko jest żyjącą świadomością. Idea, która została zrealizowana, tak? To jest w tym coś z literackiego punktu widzenia, także poruszającego. Ale oczywiście projekt Anonymous jest interesujący z punktu widzenia politycznego. Tak? To znaczy jeżeli zastanawiamy się, czy istnieją abolicjoniści, ludzie, którzy chcieliby zniesienia systemu prawa autorskiego, tak? Czy własności intelektualnej rozumianej jako system kontroli nad obiegiem informacji, to są właśnie oni. Teraz nie tak daleko wcale od Anonymous są również inni działacze, którzy są bardzo bliski z abolicjonizmowi. Partia Piratów założona w 2006 roku w Szwecji, obecnie posiada największe oddziały, posiada w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji, Zjednoczonym Królestwie. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2010 roku wprowadzili dwie osoby.
i dwóch członków Partii Piratów jest naszymi posłami w Europarlamencie. Jak słyszeliśmy u Edwina, teraz weszli do parlamentu berlińskiego. I wygląda na to, że Partia Piratów staje się powoli jakby trwałym takim elementem europejskiego życia politycznego. Jakie są oficjalne cele polityczne Partii Piratów? Oficjalnym celem systemu praw autorskich było i takie wyważenie interesów, by promować tworzenie i dystrybucję kultury. Dziś równowaga ta została całkowicie utracona, do tego stopnia, że prawo autorskie poważnie ogranicza to właśnie, co w założeniu miało promować. Partia Piratów chce przywrócić równowagę systemu praw autorskich. Przywrócić równowagę. Brzmi niewinnie, ale wszelkie niekomercyjne kopiowanie i wykorzystania powinno być całkowicie darmowe. Dzielenie się plikami sieci peer-to-peer powinny być wspierane, a nie kryminalizowane. Natura kultury i wiedzy jest taka, że ich wartość wzrasta tym bardziej, im bardziej się nimi dzielimy. Internet powinien stać się największą publiczną biblioteką, jaką stworzyła cywilizacja. Monopol posiadaczy praw autorskich do komercyjnego... Ups. Jak się cofa? Jak? Ctrl Z po prostu? Naprawdę? Nie działa. Monopol posiadaczy praw autorskich do komercyjnego wykorzystania dóbr kultury powinien być ograniczony do 5 lat po pierwszej publikacji. Dzisiejsze okresy obowiązywania praw autorskich są po prostu absurdalne. Nikt nie potrzebuje zarabiać pieniędzy 70 lat po swojej śmierci. Żadne studio filmowe czy firma płytowa nie opiera swoich decyzji inwestycyjnych na założeniu, że produkt znajdzie swoich odbiorców za 100 lat. We współczesnym świecie czas... Strzałka? Lewo! Yeah! We współczesnym świecie czas komercyjnego... Słuchajcie, nie śmiejcie się. Po raz pierwszy w życiu przygotowałem prezentację. We współczesnym świecie czas komercyjnego wykorzystania dóbr kultury jest porażająco krótki. Jeśli nie udało się uzyskać zwrotu z inwestycji w ciągu roku czy dwóch, to znaczy, że już nigdy ci się to nie uda. 5-letni okres monopolu prawno-autorskiego na komercyjne wykorzystanie to więcej niż jest potrzebne. Niekomercyjne wykorzystanie powinno być legalne zawsze, tak? Więc można sobie szczerze powiedzieć, że z punktu widzenia dzisiaj istniejącego systemu Partia Piratów to ekstremiści. Tylko to są ekstremiści, którzy właśnie sięgają po władzę. Ta informacja zdaje się, że zaczyna do niektórych docierać. Partia Piratów to jest ruch polityczny, ale nie jedyny, ale i też, co było ładnie pokazane w wystąpieniu Edwina Bendyka, że obecne ruchy polityczne mają bardzo różną naturę. Znaczy mogą mieć oczywiście przybierać formę partii politycznych, które biorą udział w klasycznym systemie sięgania po władzę i rządzenia, ale mogą mieć także zupełnie inną naturę. Jednym z takich wydarzeń, które były bardzo moim zdaniem interesujące, było spotkanie w Barcelonie, po raz pierwszy Free Culture Forum, organizowane dorocznie. W 2009 roku powstał Barcelona Charter, karta barcelońska, która była dokumentem mówiącym o przyszłości systemów własności intelektualnej, opracowanym wspólnie przez delegatów z całego świata. W tym spotkaniu uczestniczyło kilkaset osób. Podstawowe żądania, tezy polityczne zostały też ubrane w formę wideo. Sharing is necessary. We should protect our right to share, to quote, and to create links in a world of autonomous and interconnected individuals. Quotation or the use of fragments from a work must be defended in all cases as a vehicle for democratic development in the information society. The right to quote must be allowed whenever the work in question has already been made public in advance, whether it is quoted for educational or scientific reasons, or for purely informational, creative, or any other purposes. The rights of the individual to personal use in the private sphere should not be undermined by the exclusive rights of the author. Prior authorization from a copyright holder or the copyright holder's right to receive payment should not be necessary for the reproduction of published works,
provided that said reproduction is for private use, either individual or collective, or to be shared between peers, and as long as no profit is obtained. Fair use. There should be no requirement to seek an author's permission for the reproduction or dissemination of artistic, scientific, or technical works that have already been presented publicly, when the purpose is educational, scientific, informational, satirical, or incidental to the principal creative objective, as long as there is attribution and all moral rights are respected. The defense of the right to private copying and fair use of works should be firm and absolute, given that copying is the very basis for learning and culture. Authors are indebted to shared culture, and for this reason, their contributions to culture should not be subject to any form of compensation beyond commercial use of their work, sales, fees, and royalties related to said sales or performances. Okej, więc słyszymy znowu to samo, tak? Czyli niekomercyjny remis powinien być legalny od samego początku i powinien być bardzo szeroki zakres wyjątków od prawa autorskiego ze względu na cel, na przykład edukacyjny, tak? Niezależnie od tego, czy to wykorzystanie ma charakter komercyjny, czy niekomercyjny. We create, we decide. Fair distribution of authors' rights and reform of royalties management and collection societies. At the moment, royalties management societies are a monopoly that hinder the circulation of culture. Authors should always be able to revoke the mandate of royalties collection societies. Royalties collection societies are private entities that must only and exclusively manage the accounts of their members, who are in no case the entire creative community. Above all, a collection society should only collect monies and manage works that have been registered with it, and should not collect monies for the use of works that are explicitly licensed under free licenses. No collection society should be allowed to prevent artists or authors from using free licenses. Free competition should be guaranteed, as with all private entities. Legal monopolies for royalties collection societies should be abolished. Authors and publishers or recording companies should not be represented by the same entity as in the days of vertical organizations. Private collecting societies should not manage non-attributable levies, and there should be no compulsory collection of royalties. All unfair digital levies that indiscriminately sanction everybody in the name of compensation for artists and that aim to penalize activities that are not in any way criminal should be abolished. Monies that are not attributable to particular works should be managed by the state for the purpose of promoting the creativity of society as a whole. Tak, i znowu z zupełnie innego źródła, zupełnie inni ludzie, tak słyszymy bardzo podobne głosy. Oprócz tego, to znaczy słyszymy znowu konieczność rejestrowania w celu uzyskania ochrony, w celu uzyskania tantiem, tak? Zlikwidowanie wszystkich opłat z tytułu na przykład pustych nośników. Tak, które, czy przeznaczenie pieniędzy, które przychodzą z tytułu wykorzystania prac do takich instytucji jak ZAIX. Te pieniądze mają nie być dzielone pomiędzy członków, jak dzieje się to dzisiaj, tylko mają służyć wspieraniu nowej twórczości. The tax collector. Artists must be able to live from their work if they wish to do so. Only the individual or collective author of scientific, literary, or artistic work can benefit from the protection of the corresponding material interests. Under existing international treaties, corporate entities are also protected as owners of intellectual property rights. However, as they are of a different nature, they cannot be protected at the level of human rights as the rights of authors can. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Basically, the traffic in authors' rights by publishers, recording companies and royalties management societies does not protect the interests of authors. Public interest is served by supporting and ensuring ongoing creation of intellectual works because of its significant social value.
and by ensuring that all citizens have unfettered access to such works for a wide range of uses. Authors' rights, royalties, and similar incentives should not be considered to be a fair wage or an end in themselves, but rather a creative stimulus and a means to promoting public interest and innovation. No creativity or collection is not what we want. In order to promote fair remuneration for artists, the role of middlemen should be restricted. Like any other workers, creators should receive fair pay for their creative activities as employees. In the case of the commercialization of the work, economic regulations should protect the financial interests of creative communities and ensure that third parties, such as the cultural industry, do not prevent creative communities from obtaining a fair share of the profits. Tak, czyli innymi słowy, prawo autorskie powinno chronić twórców i tylko twórców, nie powinno chronić pośredników, takich jak producenci czy dystrybutorzy. I co-produced Vicky Cristina Barcelona on how public funds must have an impact on the public realm and not be privatized. The Woody Allen film Vicky Cristina Barcelona was generously funded by Barcelona City Council. Even when they were intended for commercial exploitation, the products of developments financed by public funds should always be published under free licenses to an extent equal to the ratio of public funding used in the project. All legal systems should facilitate and promote licenses that allow sharing to the same extent as proprietary licenses. There should be no restriction on the freedom to access, link to, and index any work that is already freely accessible to the public online. The copyright term should not exceed the minimum term set by the Berne Convention. Excessive duration of copyright does not benefit either users or authors. Oh, and there should be no copyright on legislation, government reports, political speeches and documents, or regulatory compliance information. Tak, czyli tutaj stawiona jest teza, że wszelkie zaangażowanie funduszy publicznych w pomoc twórcom, tak? Osobom, które tworzą nowe utwory, powinno oznaczać także zobowiązanie do udostępniania tych utworów w sposób całkowicie otwarty. Tak? Finansowanie publiczne powinno być nieodłącznie związane z obowiązkiem publicznego udostępniania utworów. To, co jest interesujące w tej prezentacji, to takie charakterystyczne przesunięcie semantyczne. To jest wersja 2.0 przygotowana w zeszłym roku, w 2010 roku. W 2009 roku powstała wersja 1.0 i o ile w wersji 2.0 mowa jest o skróceniu obowiązywania czasu praw autorskich, to w 2009 roku była mowa wyłącznie o nieprzedłużaniu. Innymi słowy, w tym procesie myślenia o przyszłości systemu stanowiska powoli ewoluują w kierunku, znowu z punktu widzenia dzisiaj obowiązującego systemu radykalizacji. Tak? Znaczy żądania zmian z roku na rok idą coraz dalej. Jesteśmy coraz mniej chętni do szukania rozwiązań w ramach istniejącego systemu w tej samej grupie ludzi. Ponieważ boję się, że prze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 pr
publikacja zostanie oczywiście udostępniona. Wszystkie linki są w prezentacji. Bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania stron źródłowych. W tym roku dopiero co odbyło się spotkanie w Waszyngtonie. O ile Free Culture Forum w Barcelonie gromadziło głównie intelektualistów, aktywistów europejskich, o tyle tegoroczne spotkanie w Waszyngtonie po raz pierwszy zgromadziło podobnie myślących intelektualistów, aktywistów ze Stanów Zjednoczonych. Efektem tego spotkania w Waszyngtonie, ono odbył się dopiero co, tak, bo to był 27 sierpnia tego roku.
jest deklaracja waszyngtońska, własność intelektualna i interes publiczny. Tak, jeżeli teraz przeczytamy jej zapisy, to znowu zobaczymy, że to idzie w pewnym, że tak powiem, torem, który już żeśmy słyszeli. Tak, promować i chronić wolność słowa, także wyszukiwania, dostępu i przekazywania informacji w obliczu rozszerzenia zakresu oraz zaostrzania karalności naruszeń praw autorskich i ochrony znaków towarowych, w tym w środowisku cyfrowym. Szanować prawo do uczciwego procesu w obliczu zaostrzania kar za naruszanie praw własności intelektualnej. Wykorzystywać prawa człowieka, w tym prawa obywatelskie, polityczne i ekonomiczne, aby ograniczyć takie rozszerzenie praw własności intelektualnej, która utrudnia dostęp do kluczowych dóbr i usług informacyjnych. Apelować o trwałe moratorium na dalsze przedłużanie okresu trwania praw autorskich, praw pokrewnych i ochrony patentowej. Promować ograniczenia i wyjątki, które umożliwią bibliotekom, muzeom, archiwom i innym instytucjom pamięci wypełnianie ich misji interesu publicznego. Oczywiście w porównaniu z kartą barcelońską tezy z deklaracji waszyngtońskiej mogą się wydawać konserwatywne, tak? One nie idą tak daleko. I gdybym miał być prorokiem, to sądzę, że kolejna wersja deklaracji waszyngtońskiej pójdzie zdecydowanie o krok do przodu. Tak wydaje mi się, że wynika z tego procesu myślenia, który w ciągu ostatnich 2 lat obserwujemy. Nie po raz pierwszy zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób zreformować system praw autorskich. Rząd Zjednoczonego Królestwa w 2006 roku zamówił recenzję, bardzo szeroką, bardzo daleko idącą recenzję obowiązującego w Zjednoczonym Królestwie systemu praw autorskich, tak zwany Gover's Review, który wywołał wtedy, w 2006 roku, absolutny skandal. To znaczy wszyscy byli oburzeni, przemysł, rząd, raport został schowany do szuflady, ponieważ znalazły się takie zapisy jak rozszerzyć wyjątki edukacyjne, aby obejmowały nauczanie na odległość, tak, e-learning. Stworzyć wyjątki obejmujące tworzenie karykatur, parodii i pastiszy do 2008 roku. W Stanach Zjednoczonych to jest, w Zjednoczonym Królestwie tego nie mieli. Komisja Europejska powinna utrzymać czas ochrony nagrań dźwiękowych i praw artystów, wykonawców na poziomie 50 lat. Dziś wiemy, że to się nie stało. Tak, Komisja Europejska dopiero co 2 tygodnie temu podjęła decyzję, że ten czas zostaje przedłużony do lat 70. Oraz wprowadzić do 2008 roku ograniczone prawo do kopiowania ze zmianą formatu na prywatne potrzeby dla prac opublikowanych po wejściu prawa w życie. I powinny temu towarzyszyć nowe opłaty. To jest raport opracowany na zamówienie rządu Wielkiej Brytanii. Raport, który został schowany, wyrzucony do kosza, nie wdrożono żadnych jego zapisów. Rząd Wielkiej Brytanii postanowił tak po 5 latach w tym roku przygotować zupełnie nowy raport. Zatrudnił zupełnie innych specjalistów i powstał Hargreaves Review, w którym czytamy, że rząd powinien oprzeć się pokusie przeregulowania działalności, która nie wpływa na główny cel praw autorskich, a mianowicie zapewnienie zachęt dla twórców. Więc zapewni na poziomie krajowym wszystkie wyjątki od praw autorskich, które są dozwolone prawem UE, w tym zakresie zmian formatu, parodii, niekomercyjnych badań i archiwizowaniu przez biblioteki. Tak, innymi słowy, nie wystarczy trochę poczekać, nie wystarczy dać tematu komuś innemu do zrobienia, żeby uzyskać inne wyniki. Tak, uzyskaliśmy dokładnie te same wyniki, znaczy nie my, tylko rząd Wielkiej Brytanii, dokładnie te same wyniki, które uzyskał w roku 2006. Tylko że tym razem nie ma już skandalu, tak? To znaczy ten sposób myślenia jest w mainstreamie. I gdybym miał się zastanawiać, gdzie obecnie jest takie pole pozytywnych zmian, ponieważ to, o czym mówimy, to nadal są rzeczy, które odbywają się na poziomie projektowania, zastanawiania się tego, jak w przyszłości to powinno być dobrze. Natomiast nie przekłada się to na rzeczywiste zmiany legislacyjne, tak? Obecnie ten trend, który obserwujemy od 30 lat mniej więcej na świecie, a w Polsce od 89 roku, on ciągle jest silny, tak? Włącznie z tym, że właśnie przedłużyliśmy prawa producenckie i artystów wykonawców. Gdy miał wskazać pole, gdzie będziemy mieli do czynienia ze zmianami pozytywnymi, to jest kwestia ochrony domeny publicznej. Kwestia ochrony domeny publicznej jest polem stosunkowo mało kontrowersyjnym. Domena publiczna, tak, to co już nie jest pod prawem autorskim albo nigdy pod nim nie było, tam nie ma aż tak silnych gier interesów, które mogłyby wpłynąć na zastanawianie się, jak tą sytuację ustawić, żeby było dobrze. I jeśli spojrzymy na przykład na raport napisany na zlecenie European Council, tak zwanego Komitetu Mędrców, który nazywa się Nowy Renesans, to zobaczymy, że właśnie tam na bardzo mocną ochronę
domeny publicznej jest położony ogromny nacisk. Tak, instytucje kultury powinny w maksymalnym stopniu udostępniać materiały stanowiące własność publiczną, zdigitalizowane ze środków publicznych oraz umożliwiać ich ponowne wykorzystanie. Należy dążyć do rozwiązania problemu utworów osieroconych. Należy rozważyć ewentualną formę rejestracji jako warunek wstępny pełnego korzystania z praw. Tak, słyszymy to po raz kolejny. Prawodawcy powinni zapewnić instytucjom kultury rozwiązania dotyczące licencji zbiorowych i możliwości digitalizowania i umieszczania w internecie utworów o wyczerpanym nakładzie, jeśli nie zrobią tego posiadacze praw i podmioty komercyjne. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, co na ten temat sądzi World Intellectual Property Organizations, World Intellectual Property Organizations tak naprawdę nie jest przeciwko, tak? Dopiero co zostały opublikowane rekomendacje. One oczywiście napisane są językiem, dopiero co, to znaczy 25 lutego 2000, nie, dopiero co, czyli 3 marca 2011 roku. Rekomendacje, które oczywiście napisane są językiem polityków, tak, ale bo rozważyć zachowanie domeny publicznej w ramach procesu normatywnego WIPO i pogłębić analizę skutków i zalet istnienia bogatej i dostępnej domeny publicznej, to brzmi mało znacząco, ale, że tak powiem, w języku WIPO oznacza to także całkowitą zmianę kierunku. I teraz na koniec mam niespodziankę, dlatego że wśród tych osób, które mówią o tym, że istniejący system praw autorskich należy całkowicie przewrócić do góry nogami, zbudować go od nowa, jest ten oto facet. Francis Gary, dyrektor generalny World Intellectual Property Organizations, w marcu tego roku, a więc 3 miesiące po tym, jak do WIPO pojechał Lawrence Lessig. Po pierwsze, na konferencji, która nazywała się Blue Sky Conference, nie wiem, czy pamiętamy ten fragment wystąpienia Lessiga, kiedy mówiło o powołaniu Blue Sky Commission. Tak, kilka miesięcy później odbywa się Blue Sky Conference, na której Francis Gary mówi między innymi: technologie cyfrowe są najpotężniejszym narzędziem demokratyzacji wiedzy od czasu wynalezienia druku. Dały możliwość zachowania perfekcyjnej jakości przy jednoczesnym zerowym koszcie kopiowania dóbr kultury, niespotykaną wcześniej możliwość dystrybuowania tych dóbr na całym świecie. Natychmiast, bez zwłoki i niemalże bezkosztowo. Nowe technologie spowodowały przewagę jednej ze stron, strony wolnego dostępu, konsumentów. Tak? To jest perspektywa tej organizacji. To oczywiście nie jest nasza perspektywa. Tak? Z naszej perspektywy to my mamy problem z tą legislacją, która nam mnóstwo rzeczy utrudnia. Tak? Ale ta legislacja jest także nieefektywna. Z ich punktu widzenia to, co się dzieje, jest naganne. Nie możemy się temu przeciwstawić, musimy zaakceptować nieodwracalność zmian technologicznych i szukać inteligentnego rozwiązania. Nie ma innego wyjścia. System prawa autorskiego dostosuje się do tych zmian albo zniknie. Prawo autorskie musi promować dynamizm kulturowy, a nie chronić przestarzałe modele biznesowe. I teraz to, co chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć, to jest pytanie, co z tym Wikipedia ma wspólnego. Wikipedia ma z tym to wspólnego, moim zdaniem, że w ciągu najbliższej dekady będziemy toczyć bardzo intensywną dyskusję na temat przyszłości tego systemu. Od tego, w jaki sposób będziemy toczyć tę debatę, w jaki sposób będziemy o tym myśleć, w jaki sposób będziemy się zachowywać i działać, będzie zależało to, w jakim świecie się za te 10 lat obudzimy. Z jakim systemem własności intelektualnej będziemy musieli się borykać lub z niego korzystać. I wydaje mi się, że to jest takie miejsce, w którym Wikipedii nie stać po prostu na niezaangażowanie. Nie stać dlatego, że Wikipedia jest w sposób absolutnie krytyczny, uzależniona od systemu praw autorskich. I jeżeli i można wyobrazić sobie takie zmiany, które uniemożliwią Wikipedii istnienie. Można sobie wyobrazić zmiany, które spowodują, że Wikipedia będzie dzięki nim silniejsza. I to jest chyba także temat, który wydaje mi się jest także taki trudny, dlatego że społeczności wikipedystyczne nie tylko w Polsce, ale na całym świecie mają tendencję do zaglądania przede wszystkim do środka, do patrzenia do tego, co jest do zrobienia w serwisie. Nie angażują się w działalność publiczną. I to jest
to jest być może także taki problem, nad którym należałoby się zastanowić. I mam nadzieję, że teraz mamy jeszcze 3 minuty. Mamy, żeby zastanowić się wspólnie. Ja widzę straszny kontrast, szczerze mówiąc, uderzyło mnie to między twoją prezentacją a miejscem, w którym ją wygłosiłeś. To znaczy nie chodzi mi o konferencję Wikimediów, tylko o to, że jesteśmy w multipleksie, który jest jednak symbolem w dużej mierze kultury, przy całym szacunku od naszych kochanych gospodarzy, bardzo komercyjnej. I teraz, kiedy skonfrontowałem to sobie z treścią tej, zwłaszcza tych filmików z konferencji w Barcelonie, to zastanawiam się, jak to sobie w praktyce wyobrażamy i czy ludzie jakby głosując nogami to zaakceptują, no bo jednak mamy strony, gdzie możemy oglądać, już trzymając się przykładu filmu, jakieś tam filmiki zrobione przez niezależnych amatorskich twórców i one są często bardzo wartościowe, ale jednak doświadczenie uczy, że większość ludzi woli przyjść tutaj i obejrzeć hollywoodzkie superprodukcje albo chociażby filmy Woody'ego Allena, który przejmie tą salę po nas o 16. I teraz zastanawiam się, czy to rzeczywiście nie wylejemy dziecka z kąpielą, czy na przykład jeżeli zgodnie z postulatem z tego filmiku ograniczymy bardzo mocno prawa tych pośredników, takich jak kina, jak wytwórnie i tak dalej, to czy jednak nie wpłyniemy na pewien przynajmniej segment kultury w sposób negatywny? Odpowiedź? Ja mam odpowiadać? Tak by wypadało. Ja przedstawiłem, ja nie przedstawiłem własnych poglądów, mam nadzieję, że to jest jasne. Przedstawiłem poglądy dobrych kilku podmiotów, które też między sobą się, jak widzieliście, bardzo radykalnie różniły. Więc jeżeli mówimy teraz o wnioskach płynących z Barcelona Charter, nie wiem, toczymy dyskusję, tak? Jedno mi się wydało w tej debacie, która się toczy na świecie, tak zaskakujące, kiedy porównałem sobie te teksty, to przede wszystkim jak niewielki tak naprawdę dystans dzieli teksty tworzone przez urzędników, tak, a więc przez władzę, a teksty tworzone przez podmioty społeczne, tak, czyli obywateli. Że ten dystans spodziewałbym się znacznie większej polaryzacji. Tymczasem podstawowe tezy padające zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, dotyczące na przykład rejestracji utworów jako warunku ochrony, tak, są identyczne z obydwu stron i to jest bardzo interesujące. Tak? Dlatego, że takie zbliżenie stanowisk pozwala mieć nadzieję, że nie dojdzie do tego, co prorokował Lessing, że nie dojdzie do rewolucji, którą osobiście uważałbym za najgorsze rozwiązanie, tak? Tylko że rzeczywiście ten pokój być może uda się wypracować. Pytanie brzmi tylko, na jakich warunkach ten pokój zawrzemy. To znaczy, bo są takie pokoje, które bywają gorsze od wojen, tak? Ja jeszcze odpowiadając na twoje pytanie, co z multiplexem, czyli naszym gospodarzem, pojawiła się tutaj sugestia na przykład ochrony praw przez 5 lat. Film, który byłby wypuszczony na takich prawach, tak naprawdę już w tej chwili, no w kinie żyje pół roku, następne pół roku żyje w sieciach kablowych telewizji, potem jest DVD, a na YouTubie już wkrótce. Nie? Tak, to chodzi też jeszcze o takie historie, jak na przykład Kupuś Puchatek, czy powiedzmy Myszka Miki, w której chodzi nie o prawa autorskie do konkretnego utworu, tylko w ogóle do tej grupy utworów, które powstają jeden po drugim. I na przykład Disney chce przedłużenia praw autorskich z tego powodu, żeby właśnie móc produkować kolejne filmy z Myszką Miki i właśnie z Kubusiem Puchatkiem i mieć pełną kontrolę nad tym, i żeby inni nie mogli filmów o Kubusiu Puchatku robić. Tak? To jest zależne. Tak jest. Ja jeszcze chciałem powiedzieć krótko o problemach w ogóle ruchu Wikimedia w stosunku do tego, że powiedzmy my nie jesteśmy tacy aktywni na polu właśnie jakiegoś robienia polityki w sprawie prawa autorskiego. No to tu jest taki problem, że pracownicy Wikimedia Foundation twierdzą, że w związku z tym, że oni mają status powiedzmy odpowiednik naszego OPP w Stanach Zjednoczonych, to oni nie mogą wielu rzeczy. Na przykład jest jakieś prawo w Stanach Zjednoczonych, które zabrania używania pieniędzy, które są tax deducible do lobbingowania. I teraz na przykład jest tak, że oni wymuszają też w umowach z poszczególnymi oddziałami, znaczy z poszczególnymi chapterami Wikimedia, żeby był zapis w nowej umowie, że również chaptery nie będą prowadziły żadnego lobbingu, no i politycznego.
No i to tworzy właśnie taki problem. Na przykład ja kiedyś rozmawiałem z ważnymi pracownikami fundacji, dlaczego fundacja na przykład nie wyśle swoich ludzi do tych różnych komisji w ONZ-cie, które dotyczą i WIPO, które dotyczą prawa autorskiego, bo przecież to jest potężna instytucja, jedna z takich najbardziej wiodących instytucji, która jest oparta na wolnych licencjach, a Wikimedia Foundation w ogóle nic nie robi właśnie na tym poziomie, powiedzmy, globalnym, tak? A mimo, że są możliwości, no i ich odpowiedź jest, bo my mamy takie prawo w Stanach Zjednoczonych, które nam zabrania na lobbying polityczny. No i to jest, mnie to irytuje osobiście, ale ogranicza to też w dużym stopniu na przykład Wikimedia Polska, bo ja się boję, że jak oni wymuszą, my jeszcze mamy starą umowę, jak wymuszą nową umowę z tym punktem, to się okaże, że nie będziemy mogli być w poecie na przykład. I to ja jest, powiem tak, ja powiem tak, że decyzja o braku, o odmowie brania udziału w debacie publicznej na temat przyszłości polityki publicznej jest również decyzją polityczną, bez oddania pola, tak? I oczywiście Fundacja Wikimedia, czy Stowarzyszenie Wikimedia, czy Stowarzyszenie Wiki w Polsce, bo jest więcej tych stowarzyszeń, podejmie sobie taką decyzję, jaką zechce. Będzie ją argumentować tak, jak chce, ale ze świadomością, że odmowa brania udziału w tej debacie, która się rozpoczyna, tak? A mówimy o debacie, która się toczy na Europejskim Kongresie Kultury, który dopiero co odbywał się we Wrocławiu, w panelu na temat prawa autorskiego, był deputowany partii Piratów, tak? I rozmawiał z przemysłem. I innymi słowy, ten ciężar tej dyskusji, tak? Znaczy to centrum tej dyskusji jest przesunięte, tak? Stoimy przed tym zmianą. Jeżeli nie weźmiemy udziału w tej debacie, czy organizacyjnie, czy indywidualnie, tak? To ta debata będzie się toczyć poza nami i argumenty, które będą w niej padać, może się okazać, że nie są naszymi argumentami, tak? Że nikt naszych poglądów nie wypowiada. Ja osobiście jestem całkowicie za, żeby brać udział w tej debacie, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taką klamrę pewną z twojego wystąpienia. Na początku powiedziałeś, że społeczność polskiej Wikipedii jest chyba jedyną wzorowo stosującą i znającą prawa autorskie. Natomiast na końcu pojawiło się takie stwierdzenie dla mnie zaskakujące i chyba trochę groźne. Chciałbym, żebyś to skomentował. Bo można powiedzieć, Wikipedia to jest parafraza. My po prostu na podstawie dostępnych źródeł swoimi słowami opisujemy to, co inni powiedzieli. A ty powiedziałeś, że zmiany prawa autorskiego mogą doprowadzić do tego, że, no mówiąc ogólnie, Wikipedia będzie zakazana, tak trochę przesadzam, ale czy naprawdę istnieje takie niebezpieczeństwo, kiedy my tak naprawdę jesteśmy obok prawa autorskiego i jedynym zagrożeniem takim mało zależnym to jest wydłużenie czasu ochrony tych praw, wystarczy, ale nas wystarczy, to dotyczy. 70-150 lat. To nie dotyczy Wikipedii, tak? My posłuchajmy się parafrazą. Czy będzie możliwe zakazanie parafrazy mojego prawa obywatelskiego i człowieka? To nie dotyczy tak długo, jak długo nie zostanie wprowadzone obowiązkowe opłaty dla autorów procedowane obowiązkowo przez ZAIKS. I system wolnych licencji się wywróci. Dziękuję. Pozamiatane, tak? Od tej pory każdy autor Wikipedii będzie obowiązkowo dostawał tantiemy za to, co dla Wikipedii zrobił, a każdy użytkownik Wikipedii będzie obowiązkowo przez ZAIKS nią płacił. Czyli bez możliwości zrzeszenia się tego, tak? Takie prawo już obowiązuje w Polsce w przypadku utworów audiowizualnych. Wystarczy rozszerzyć je tylko na dokumenty tekstowe. Czy warto brać udział w dyskusji na temat prawa autorskiego? Warto, tak? Dlatego, że zagrożenie, o których mówię, nie jest zagrożeniem abstrakcyjnym, tak, tylko jest zagrożeniem, z którym naprawdę ktoś może wyjść. I ktoś z Państwa próbował rozmawiać z ZAIKS-em, jaka jest jego polityka dotycząca przyszłości prawa autorskiego w Polsce? Czy wśród propozycji, które ZAIKS zgłosi, to się stanie? Czy ktoś próbował się zastanawiać, jeżeli na przykład myślimy o prawie do prawo do decydowania przez autora, o sposobie wykorzystania jego pracy nie jest prawem absolutnym. Ono istnieje tylko w ograniczonym zakresie w ramach istniejącego systemu. Może zostać zarówno rozszerzone, jak i zawężone. I to jest powód, dla którego Wikipedia musi uczestniczyć w tej debacie.
Dlatego, że kiedy mówię o tym, że to zagrożenie istnieje, to dlatego, że w momencie, kiedy mamy do czynienia ze zmianami fundamentalnymi, tak? Znaczy, o czym mówi Lessig, o czym mówią te, to są zmiany dotyczące całej podstawowej architektury systemów praw autorskich. To nie jest kosmetyka, że przesuniemy trochę tu, trochę tu, tylko zmienimy architekturę. I teraz w ramach tej nowej architektury, a jestem głęboko przekonany, że do tego dojdzie, ja nie wiem, czy w ciągu dekady, być może w dwóch, ale w ramach tej nowej architektury Wikipedia również będzie musiała istnieć, tak? Ja chciałbym jeszcze podzielić się pewnym przemyśleniem, które tak wypłynęło u mnie po wypowiedzi Polimerka i myszce Miki. Ale widzę, że prawa autorskie to jest rzecz, która nie dotyczy nas tutaj tylko i wyłącznie jako edytorów, ale również jako obywateli i ludzi, którzy zarabiamy. Na przykład mój klient, który jest dystrybutorem słodyczy, ma jakieś lizaczki, sprzedaje, załóżmy, które kosztują w produkcji 70 groszy. Zawinięte w papierek kolorowy kosztują złotówkę, ale zawinięte w papierek z myszką Miki kosztują już 2 50 groszy na przykład. Przez to, że mój klient zarabia więcej, ja mogę mu świadczyć swoje usługi. Zastanawiam się, że gdyby mój klient przestał płacić tantiemy czy cena na przykład lizaka z myszką Miki wynika bardziej z tego, że on musi płacić naprawdę ogromne pieniądze na prawa autorskie, czy z praw rynkowych, zwykłych praw rynkowych, z tego, że dzieci chętniej kupują lizaczki, a czy w dalszym etapie ja będę miał pracę i klienta jako producenta. To jest oczywiste, że większość tego wzrostu ceny idzie do Disneya, bo klient pewnie trochę więcej zarabia, bo mu się więcej sprzedaje, ale to niestety prawda jest taka, że weź sobie to samo w dowolnym miejscu, nie wiem, przemysł samochodowy. Dwie takie same części, jedna z logo producenta prawdziwego, a druga z dodaniem, nie wiem, 4 kółek Audi, różnica jest 4-krotna, tak? To jest dokładnie ta sama część. Tak? Ja chciałem powiedzieć krótko, bo może tak zabrzmiał mój głos, że ja jestem przeciwny temu, żeby Wikimedia Polska uczestniczyła w jakimś lobbingu politycznym. Absolutnie nie. Ja się w pełni zgadzam z Jarkiem odnośnie tego, że jeśli jest taka możliwość, powinniśmy to robić, tylko ból jest taki, jak mówię, z naszą szefową, że tak powiem, czyli fundacją amerykańską, która, tak jak mówię, robi takie ruchy w tej chwili i twierdzi, że dlatego, że z kolei tak im każe prawo amerykańskie. Nie wiem, na ile to jest prawda w tym, co oni mówią odnośnie prawa amerykańskiego, ale generalnie właśnie wymuszają w nowych umowach z chapterami, żeby był taki punkt o zakazie lobbingu politycznego. Ale trzeba sprawdzić, co oni konkretnie rozumieją pod pojęciem lobbying. Może dyskutowanie wcale nie jest zabronione. Dyskutowanie nie, ale w momencie, kiedy powiedzmy tak jak w ramach COEDU spotykamy się z eurodeputowanymi polskimi, żeby z nimi porozmawiać i przekonać ich do pewnych działań i dać im trochę wsparcie, to robimy coś w rodzaju lobbingu politycznego albo organizujemy wspólnie z COEDem dużą konferencję w Sejmie, która głównym celem jest właśnie rodzaj lobbingu, tak? I w tym momencie fundacja nam powie, nie możecie dać pieniędzy na tą konferencję, nam się to nie podoba, ponieważ to jest lobbying, ewidentny lobbying polityczny. No i wtedy będziemy mieli problem, a jak ja mówiłem, my żeśmy wtedy tą konferencję wsparli i jak najbardziej jestem za, żeby robić takie rzeczy, tylko boję się, że możemy mieć z tym kłopot, może rozwiązaniem będzie, że zmienimy nazwę, zrezygnujemy z logo i się odetniemy od fundacji, ale to by było zupełnie inne stowarzyszenie wtedy. Miłośników Wikipedii. No nie bardzo mogłabyś chyba użyć nazwy. Encyklopedii internetowej. Encyklopedii internetowej. Tak, to już tak to już nie, było. Fundacja sama ma przecież potężne możliwości na poziomie, to jest amerykańska fundacja, ale działająca tak globalnie, mająca duże środki i mimo to właśnie ile razy się ich pytać, dlaczego oni w ogóle nie robią niczego, tak? Ani nie działają na amerykański kongres w żaden sposób na przykład, nie próbują nawet wpływać. Ani na poziomie międzynarodowym, na poziomie ONZ-u czy WIPO odpowiedzi, bo mamy taki punkt w amerykańskim prawie i nie może tego robić.